Czy chcesz posłuchać o metrze w noc muzeów? Tramwaj, kierunek Gagarina. Zaczyna się budowa. Warszawa Główna. Podobno mają już ją otworzyć. A także jak zmieniła się ulica Sokratesa oraz kolejny wiadukt trasy Łazienkowskiej do przebudowy. O tym nie tylko 8 maja w niedzielę. Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, Jayce i Cham Avizanosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zmniejsza z tym. Zapomniałem się notę wyrzucić, ale rzeczy ważne i ważniejsze to jest to, iż wróciłem z mojego urlopu, ferii, wakacji, jak zwał, tak zwał, tak zwanej majówki, z Zakopanego. Jak możecie zobaczyć dookoła mnie, jakieś tam artefakty rzuciłem, ale przejdźmy do tego, co jest najważniejsze, czyli do tego, co się dzieje w Warszawie, a coś tam się dzieje, nie jest dużo, więc Was nie zanudzę też długim materiałem, chociaż kto wie, jak zawsze wyjdzie. Ale żeby podtrzymać tradycję, zaczniemy tradycyjnie od awarii Wind na cech meta i mamy jedną awarię. O ile awarii jako takich nie ma, to jest modernizacja windy na stacji metro Stokłosy, czyli winda południowa na peron poziom minus 1, minus 2 i teraz najciekawsze, pokażę Wam to na mapie. Jest to mniej więcej Stokłosy mamy tutaj. Także proszę bardzo, jak widzicie, a widzicie, widzę, że widzicie, to jeszcze tutaj właśnie w tymże rejonie stacja metra Stokłosy się znajduje na mapie. I tam właśnie jest robiona aktualnie ta modernizacja. Przechodzimy dalej w dziedzinie jeszcze metra, a konkretnie do koła miłośników metra. Jak widzicie, mamy tutaj ładne zdjęcie Skody. Skoda już jest, o ile jeszcze oficjalnej konferencji metra nie było, pewnie w najbliższym czasie się pojawi mimo wszystko, no to Skoda już wiemy doskonale, że przyjechała jedna, druga. No i tak to mniej więcej wygląda, jak na tym obrazku. W środku jeszcze tam prace trwają oczywiście i odbywają się oczywiście testy cały czas. Natomiast przechodząc do tego, co mamy właściwie tutaj w kole, to jest już raport podsumowania całego poprzedniego miesiąca, jeśli chcecie zobaczyć, jak to wyglądało w poprzednim miesiącu, czyli w kwietniu, ale co najważniejsze, to zbliża się już wielkimi krokami Noc Muzeów. I Noc Muzeów według mnie, no, będzie się trochę działo. Pierwszy raz ja coś dla Was będę mógł pokazać i trochę Wam opowiedzieć. Nie spodziewałem się tego, że tak szybko coś będę w stanie Wam pokazać i gdzieś się faktycznie pojawić, ale tak będzie. Koło miłośników metra, w którym ja też również jestem, będzie i się pojawi ze swoim własnym stanowiskiem razem z robotyzowanymi na stacji Muzeum, czyli w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Będziemy tam, z tego co pamiętam, od jakiejś 19-18 do 1 mniej więcej. Będziecie mogli nas tam spotkać, ja będę trochę opowiadać o budowie metra, drugiej linii metra, jak to wygląda i pokażę Wam dosyć ciekawy film. Nie wiem, nie jestem do końca przekonany, czy właśnie jeszcze ze stacji metro Uldychów, czy stacji Bemowo, ale będzie to film pokazujący nie miesiąc po miesiącu, ale mniej więcej kwartał co kwartał, jak zmieniało się proces budowy od wykopalisk, które mieliśmy na początku, do aktualnego stanu, kiedy już ulica prawie w całości jest wykończona, a wyjścia z metra, no już prawie w całości, istnieją. Dosyć ciekawy proces, sądzę, że może Wam się spodobać, może jako bonus pokażę wyjmowanie tarcz TBM i będę oczywiście na żywo opowiadać jakieś Wasze pytania, będziecie mogli zadawać i będę z chęcią oczywiście na nie odpowiadać. Spotkania będą się odbywać o pełnych godzinach, ale więcej jeszcze niedługo na kanale opowiem Wam z dokładniejszymi informacjami, co będzie, czego moglibyście posłuchać, bo nie tylko będzie o budowie metra, ale również trochę historii. Zarówno pierwszej linii metra, trochę schronów, no i innych, bym powiedział, dosyć ciekawych tematów. Zresztą sama i obsada z naszego koła będzie dosyć obfita, więc będziemy mogli odpowiadać na Wasze pytania. Zapraszam Was bardzo serdecznie w Noc Muzeów na stacji Muzeum.
nawet się trochę zdymowało. Nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że ktoś tam z Was dotrze. Przy okazji to będzie jeden z nielicznych już w najbliższym czasie okresu, gdzie będzie można mnie faktycznie spotkać i porozmawiać, jeżeli to kogoś interesuje. Ale dobrze, zanotowałem już jakieś 5 minut tego odcinka na mówieniu o różnych informacjach z metra, chociaż czy zmarnowałem? No, mniejsza z tym, przejdźmy do tramwaju. Tramwaj na Gagarina. Prace ruszają i od razu mówię, no, prace zaczęły się od tego, że są ogromne drzewa. No wiadomo, drzewa trzeba chronić i tutaj wbrew obawom mieszkańców, na szczęście nie jest tak źle, większość drzew przetrwa. Po przebudowie będzie więcej drzew niż jest teraz. Z tego co pamiętam, niektóre są na bardzo trasie kolizyjnej, jeżeli chodzi o budowę kolektora, jak i również tam części nowego układu ulicy. I niektóre z nich musiały zostać wycięte, ale większość z nich, jeżeli nie wszystkie, bo tego nie pamiętam dokładnie, i tak są w dosyć słabym stanie i mogłyby w najbliższym czasie zagrażać ruchu w tym też rejonie. Dlatego zostaną wycięte i posadzone nowe drzewa, więc spokojnie. Tutaj nie będzie dużych problemów, tak akurat. Dowiedziałem się jako pierwszą rzecz, nawet nie dowiedziałem się, że buduje się coś, tylko dowiedziałem się, ale drzewa są w złym stanie, będziemy je sadzić nowe. Bo to była jedna z pierwszych rzeczy, którą się dowiedziałem. Oczywiście szybko będzie się dojeżdżać stąd, bo w 15 minut do centrum Warszawy, chociaż sądzę, że nawet szybciej. Termin i koszty. Budowa i projekt tramwaju wzdłuż Gagarina zajmuje się koncepcją za ponad 200 milionów z polskiego golda brutto, czyli tyle mniej więcej kosztuje to. Całe zadanie ma zostać wykonane do końca 2023 roku. Tramwaj na Gagarina to część inwestycji, czyli budowy trasy tramwajowej do Wilanowa. Umowa na to zadanie została podpisana przez Bambaje Warszawskie na przełomie marca i kwietnia 2022 roku. Widziałem, faktycznie tak to wyglądało. No i tutaj na tym odcinku to jest oczywiście budowane razem z wodociągami, ponieważ tam będzie budowany nowy, dosyć długi kolektor ściekowy, aby to wszystko tutaj jakkolwiek mogło lepiej funkcjonować, bo tam tego się dużo budowało, aktualnie trochę się już zapycha. I aby nie było żadnych problemów, to połączyli tutaj razem siły i budują ten jakże bardzo długi odcinek, kilometr 200 metrów na tej trasie. Na tej trasie znajdą się dwa przystanki tramwajowe i z czego to będą trzy perony. Jeden przystanek tam taki przejazdowy, zwykły i drugi przystanek końcowy, gdzie będzie peron wyspowy, jeśli wiecie o co mi chodzi. I to będzie też jedno z nielicznych wykorzystań tego typu peronów tramwajowych, czyli wyspowych w Warszawie. Drugi taki będzie się znajdować na Wilanowie. Idziemy dalej, czyli szybka kolej miejska. Każdy może mieć swojego Impulsa 2 w domu. Gdybym miał drukarkę, to pewnie bym przytulkował. 1 maja 2004 roku o północy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Tradycyjnie na fladze Unii Europejskiej krąg złotych gwiazd oznacza solidarność i harmonię między krajami Europy. Możemy sobie wydrukować, w przypadku jest opcja pobierz. Ciekawe, czy faktycznie się pobiera. Oczywiście nowe pociągi tutaj jest właśnie w barwach i również ma te 12 gwiazdek, jak widzimy. No, co dużo nie mówisz, no. Jeśli będę mieć czas, a teraz akurat to na sam koniec powiem wam, że prawie w ogóle go nie będę mieć, ale jeśli będę mieć czas, to tutaj mam stołeczek, więc będę mógł sobie ewentualnie taki wydrukować i postawić. No na pewno jest to coś, co faktycznie przydałoby się zrobić. Nie będę mówić, że nie. Powycinać, skleić i mieć własnego Impulsa 2. O ile na samej konferencji jak przyjechały pierwsze Impulsy, to taki model tego Impulsa był przekazany w ręce prezydenta Warszawy, pamiętam, chyba prezydenta z SKM-ki. No to no, takiego raczej się nie uda uzyskać, ale taki wydrukowany, no zawsze coś. Przechodzimy do memów. Warszawa Główna wreszcie bliżej otwarcia kładki. PLK czeka na pozwolenie. I od razu świeża informacja. Ten artykuł jest z 29 kwietnia. Dziś mamy 8 maja i się nic nie zmieniło. Tak naprawdę. Jeszcze nie została kładka otwarta, bo przejeżdżałem dzisiaj akurat na swoim monocyklu i widziałem, że nic się tam nie zmieniło.
cały czas jest wszystko zamknięte, więc jeszcze chwilę poczekamy. Jak będzie otwarte, to zrobimy z Sykutem recenzję i Sykut może niedługo ponownie wróci na kanał, chociaż z tym też są problemy przez studia. Natomiast WTP, parę zmian drogowych, komunikacyjnych. Są zmiany dla linii 153, 199 i 225, prace drogowe w Rembertowie, następnie linia 305 wraca na swoją trasę, chociaż tam w części, oraz tu ciekawostka, pociągi M2 na krótszej trasie to już jest nieaktualne, bo jak wygląda się to już się kończy te utrudnienie. Natomiast co jest ważne, linia ZM2, która kursowała na trasie osiedle Góryczewska, metro Rondo Daszyńskiego, w dosyć ciekawy sposób jeździła, bo o ile część kursów była skrócona tylko i wyłącznie do stacji Księcia Janusza, zatrzymywała się ta linia tylko i wyłącznie na przystankach metro Płocka, metro Młynów, drugi zespół metro Młynów, ale tamte na żądanie, i metro Księcia Janusza, to dalej ta linia autobusowa zatrzymywała się jeszcze na paru ciekawych przystankach, że tak to ujmę, metro Ulryków i metro Bemowo, aby sprecyzować. W skrócie, Bemowo w teorii otrzymało swoją już linię za metro, bo też na takiej trasie będzie w przyszłości kursować linia metro. Oczywiście na Góryczewskiej kiedyś powstanie stacja metra, tam jeszcze jej nie ma i nawet nie ma w budowie, jest tylko podpisana umowa na budowę, ale nie mamy jeszcze pozwoleń wszystkich. Ale linia za metro, kursująca już na Bemowie, no to już jakiś pierwszy jeden z oznaków, że faktycznie będzie tam niedługo się to pojawiać. Tym bardziej, że ta linia się zatrzymywała na przystanku właśnie tam, gdzie jest stacja metra Ulrychów, co to podkreśla. Tego akurat się nie spodziewałem, ale latałem dzisiaj dronem, nagrywając właśnie film z metro Ulrychów, który będzie pokazywany na Nocy Muzeów, to miałem okazję to zobaczyć. Ulica Sokratesa w całości z nowym asfaltem i otwartą jezdnią. Poglądajmy sobie zdjęcia, jakby opisy poczytać sobie może każdy, ale pokomentować zdjęcia, no to już nie tak bardzo. Jak widzicie, kiedyś był tutaj naprawdę nielegalny, dwupasmowy w dwie strony, duża ulica, karygodne zachowanie, mało tego były progi, jak widzicie drzewa musiały się tutaj kurczyć. Na szczęście ZDM obiecuje nam lepsze jutro, dzięki czemu ulica została zwężona. Teorii. Do jednego pasa, chociaż i tak jest według mnie szersza. Dodana ścieżka asfaltowa i drzewka zsiły liście. W następnym zdjęciu możemy zobaczyć, że jak się załaduje. Dzisiaj mój internet to tak szaleje. Chociaż wtedy to miałem dosyć duże podjanki z tym. Jak widzimy, kiedyś jeździły samochody po dwóch jezdniach, na dwóch pasach i mało tego, był znak o ograniczeniu do 30 na godzinę i już za chwilę będzie próg. Teraz ZDM stwierdził, że znaki są zbędne, więc zwężył tę ulicę. Nie ma znaku, że jest próg, są pojazdy po dwóch stronach i jest węższa jezdnia. Na dodatek tego ZDM poszedł dalej. Kiedyś, jak widzieliśmy, mieliśmy skrzyżowania, ale idąc drogą prosto z SimCity budować ronda zamiast skrzyżowań, oni zrobili to samo. Wybudowali rondo zamiast starego skrzyżowania, na którym było całkowicie niebezpiecznie, na poczet nowego ronda, gdzie ścieżki drogowe są asfaltowe i jadą zupełnie inaczej na okrągło. Przejdźmy sobie tutaj do zdjęć jeszcze może te, jak się załadują. Jak widzimy, z ZDM-u kiedyś, tutaj tego budynku jeszcze nie było, był w budowie, ale kiedy ZDM już skończył budowę ulicy Sokratesa i przebudowę, budynek został wybudowany, więc jakby ewidentnie tutaj widać, że ZDM pracuje na korzyść budowy nowych mieszkań w okolicy. Mało tego, jak widzimy w okolicy, również tutaj były dwie jezdnie i aż po dwa pasy. ZDM na szczęście naprawił ten problem i po prostu jedną jezdnię usunął, drugą pozostawił i zmienił, już jeżdżą tam samochody w dwóch kierunkach. No, a natomiast na starej jezdni zrobił ścieżkę rowerową. I ostatnie zdjęcie przed nami, zobaczymy, czy nam się załaduje. Załadowało się dosyć szybko. Proszę bardzo, ZDM poprawił możliwości. Tutaj kiedyś było przejście dla pieszych, teraz jest przejście dla pieszych. I rondo. No i oczywiście ścieżka rowerowa. Tutaj jest jeszcze w budowie przy ścieżkach rowerowych. Prace jeszcze trwają. Tam też słyszałem, że właśnie z tym jakieś są opóźnienia, że w teorii jest gotowe, ale ścieżki rowerowe nie do końca, tam jakieś miejsce asfaltik jeszcze, więc jeszcze jakieś tam prace będą trwały. Vetrillo 2023-2028. Jeden zainteresowany operator. No, nie zgadniecie na pewno, kto jest zainteresowany
nowym Veturillo. Next bike. Och, jakie zdziwienie! No, w dużym skrócie większy nowy system, zupełnie nie, inaczej działający, mniej dowodów, ale z możliwością na opcji na więcej dowodów. No, nie będę ukrywać, trochę osób korzysta z Veturillo, ja kiedyś bardzo często korzystałem z Veturillo, teraz mniej się przemieszczam faktycznie dowodami, więc jeżdżę więcej komunikacją czy moim UTO. No ale będziemy jeszcze patrzeć, jak faktycznie ten tutaj przetarg i postępowanie będzie wyglądać. Na sam koniec trasa łazienkowska. Jak widzimy tutaj wiadukty nad paryską tutaj częścią będą do przebudowy. To dobra nowina, bo będę mógł dalej nagrywać warszawskie inwestycje. Ponadto tamten wiadukt też jest w nie najlepszym stanie, więc dobrze, że go faktycznie tam wyremontują, przebudują, wyburzą i tak dalej. Podobna sytuacja jak po stronie Śródmieścia. Całkowicie wyburzyć i postawić na nowo, oczywiście objazdy i tak dalej, cały ten proces, ale mniej więcej coś podobnego będzie się tutaj też dziać. Sondaży nie ma, bo byłem na wakacjach w Zakopanem, co możecie zobaczyć dookoła mnie. I jeszcze z takich informacji, bo mi tutaj już za chwilę opadać się przywyżeje, to na sam koniec, to w najbliższym czasie będą filmy, raczej nie będzie ich tutaj strasznie dużo, chociaż zawsze jak tak mówię, to wtedy jest dużo tych filmów. Dlatego iż na sam koniec tego miesiąca, czyli ostatni tydzień, mam sesję. Zresztą na początku czerwca będę mieć końcówkę, to jest też sesji. Wyjeżdżam, mało tego, jeszcze tydzień przed sesją do Sopotu z moją uczelnią. Także to też jest dobry moment, jakby idealny przed sesją. To stwierdziłby, że to nie jest idealny moment. Więc może jakiś film z Sopotu wam wrzucę, film z Zakopanego będzie, WKD też się na pewno pojawi. Zapraszamy do metra na Bemowie, bo brudno było ostatnio. Tramwaj na Kasprzaka czeka już na zmontowanie, może będzie jakoś niedługo. No i ten tydzień, czyli jeszcze właśnie jedyny, który jest w Warszawie, mam dosyć mocno zajęty, bo tu urodziny jednej bardzo mi bliskiej osoby są jutro na przykład w poniedziałek, a mało tego, teraz tam więcej będzie się działo jeszcze w kolejnej części tygodnia, jak jakieś zaliczenia i inne projekty, aby z wszystkiego oczywiście zdać, więc w tym miesiącu może być trochę mniej filmów, ale spokojnie. W środę, jak się uda, będę na zachodniej. Ale to było na tyle z tego materiału. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Tylko wam tak jeszcze napomknę a propos Zakopanego, bo pewnie będą jakieś pytania, czy odpocząłem i tak dalej. Odpocząłem oczywiście do tego stopnia, że jak wróciłem na zachodni, to taki miałem... Gdzie jest? A byłem właśnie w Zakopanem z tą jedną osobą, która ma teraz urodziny, więc jakby... Więc wyjazd dosyć ciekawy, bo dużo nas nie było. No i teraz trzeba jakoś wrócić do rzeczywistości. No ale na szczęście dużo inwestycji. Cały czas jest w budowie i spokojnie. Film z WoW-u już niedługo się pojawi. Jakby przyszły weekend mam to zaplanowane, że w końcu muszę tam pojechać, bo dawno mi nie było. Do zobaczenia już niedługo. Pewnie jutro. Cześć!